Na tym filmie pokażę, jak można porównać ze sobą wyniki pewnej cechy ilościowej co do średniej lub też odchylenia standardowego, ale przy zastosowaniu podziału według zmiennej grupującej. Zmienną grupującą najczęściej jest zmienna, która jest mierzona na skali nominalnej lub na skali porządkowej. Można dowiedzieć się wstępnie choćby, czy wskazane wyniki, te podstawowe, mogą ewentualnie różnicować, mogą być różnicowane pod względem tej zmiennej grupującej. Ja pokażę, jak na przykład wiek studentów, którą tutaj mam przykładową bazę takich wyników dla 100 studentów, jak wiek studentów mógłby być różny oddzielnie w grupie kobiet i w grupie mężczyzn. Jeżeli wejdziemy tutaj porównanie średnich i zakładka średnie, możemy wybrać, że ze zbioru zmiennych wybieramy tą zmienną, dla której chcemy dowiedzieć się, jakie są średnie dla dodatkowego podziału według zmiennej grupującej i możemy wybrać tutaj, że tą zmienną grupującą może być na przykład płeć i wybierając opcję na przykład średniej odchylenia standardowego z całego dużego zbioru możliwych statystyk opisowych, to są po prostu najczęściej średnia i odchylenie standardowe. Możemy się choćby wstępnie dowiedzieć, czy jakby wiek może być różny dla kobiet i dla mężczyzn, czyli inaczej mówiąc, czy zmienna grupująca faktycznie różnicuje daną zmienną ilościową pod względem tych statystyk opisowych. Dlatego, jeżeli kliknę dalej, oczywiście tu widzimy jakieś dodatkowe opcje, które na tą chwilę jeszcze nie będą omawiane na tym filmie. Klikamy dalej i jeżeli kliknę OK, mamy możliwość ustalenia, ile wynosi średnie i odchylenie standardowe dla wybranej zmiennej ilościowej, ale przy zastosowaniu podziału według tej zmiennej grupującej. Tutaj akurat jest to płeć studenta, więc wyraźnie oddzielnie możemy określić, ile wynosi średnia i odchylenie standardowe dla kobiet i oddzielnie dla grupy mężczyzn. Pierwsze wnioski są takie, że generalnie te średnie są do siebie podobne. Ale pamiętajmy o tym, że średnie można ze sobą porównywać tylko przy uwzględnieniu informacji dotyczącej odchylenia standardowego. To narzędzie, które ja wykorzystałam, jest o tyle interesujące, że pokazuje również wynik zawsze dla zbiorowości ogółem. Na podstawie tego raportu wyciągnięte wnioski dotyczą wyłącznie tej grupy, którą obecnie badamy. Jeśli wnioski chcemy uogólnić i przełożyć na jako stałą zasadę, musimy wykonać określony test statystyczny. Wszystkie testy zostaną omówione na oddzielnych filmach.